Krakowie umarł pewien gość, w mojej opinii człowiek święty, bo nie klął jak szewc, lecz psiak kość, krzyczał, gdy płacił alimenty. Cichutko na mej klatce spał i o porządnych śnił kobietach, gdy mały łyk brzozówki brał i chleba krztynę jak asceta. Czasami do kościoła szedł, w ostatniej ławce się rozsadzał i nabożeństwa mącił bieg, gdy dziwną mową z niebem gadał. Brodę miał długą niczym mnich i reklamówki cztery z Lidla, a w reklamówkach czterech tych napitek miał dla siebie i dla kompanów, którzy o nim mistrz mówili chwiejącym krokiem. Szli, gdzie ich powiódł ów mistrz, gdyż on miał szacunek pod mym blokiem. Lubiły go sąsiadki te, które bezdomne karmią koty, bo czasem dał im puszki dwie, których już nie miał jeść ochoty. Gdy odszedł wielki, stał się cud, przez tydzień nikt się tu nie upił. To tylko święty sprawić mógł, a kto nie wierzy, ten jest głupi. Czasami do kościoła szedł, w ostatniej ławce się rozsadzał i nabożeństwa mącił bieg, gdy dziwną mową z niebem gadał. Brodę miał długą niczym mnich i reklamówki cztery z Lidla, a w reklamówkach czterech tych napitek miał dla siebie i dla kompanów, którzy o nim mistrz mówili chwiejącym krokiem. Szli, gdzie ich powiódł ów mistrz, gdyż on miał szacunek pod mym blokiem. Lubiły go sąsiadki te, które bezdomne karmią koty, bo czasem dał im puszki dwie, których już nie miał jeść ochoty. Gdy odszedł wielki, stał się cud, przez tydzień nikt się tu nie upił. To tylko święty sprawić mógł, a kto nie wierzy, ten jest głupi.